Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, za chwilę pokażemy program pod tytułem Lubię to. No i właśnie, ja na przykład lubię z naszych sketchów ten Macbetha. Lubię bardzo Macbetha, ponieważ w Macbecie zakładam sobie na łeb coś, co sobie kupiłam w sklepie, taką sukieneczkę, spódniczkę dziecięcą. I ona bardzo tak atrakcyjnie wygląda. Mam coś takiego, tak jak tylko zobaczycie mnie w Macbecie w czymś takim, to już wiecie, że to jest spódniczka dziecięca. Ja uwielbiam ten moment. To przypomina czarny słonecznik. Naprawdę. Ja uwielbiam sketch pod tytułem Pisarski horror. Ja też go lubię. Może nawet nie uwielbiam, co on bardzo mnie fascynuje. Tak, jednoczę się z postacią, która tam występuje. Pisarski horror to jest taka zmora, która nawiedza niektórych twórców i czuję wielką jedność z postacią, którą tam gram. Ja też właśnie pisarski horror bardzo lubię, ponieważ w tym sketchu mogę sobie legalnie zagrać panią prostytutkę. Tak, to na co dzień nie mam możliwości, a marzę o tym, że, ale no niestety życie po prostu skierowało mnie na takie tory po prostu przegrane, no i muszę udawać, nie? Wolałabym to po prostu być, po prostu, ale no niestety mogę tylko zagrać. Właśnie a propos, ja lubię taki sketch Grypa, w którym mam okazję złapać Aśkę za pewną część ciała i robię to bezkarnie. Rzeczywiście a propos. Jak to się składa dobrze? Ja bardzo lubię sketch pod tytułem Sprawiedliwość bliżej człowieka, gdzie Kamol jest w mieszkaniu i wpada do niego sędzina z prokuratorem, tam mu robią proces. Dlaczego lubię? Bo tam widać, jaka Aśka jest mała w tym sketchu. Zobaczycie, naprawdę. A poza tym ja też bardzo lubię ten sketch, ponieważ w tym sketchu mogę sobie troszeczkę poszaleć, pośpiewać i potem... A jeszcze też lubię balon, sketch balon, ponieważ Kamol jest solowo wtedy na scenie, ja mogę się poprzebrać wtedy za kulisami. Mam chwilę czasu. Tylko dlatego. 15 nie? sekund. O, a propos mam 15 sekund wolnego za kulisami. A propos jest na scenie, to ja lubię sketch Zdradziłem Cię, bo tam akurat gram w tym sketchu. A wy co lubicie naszego? Nie będzie, nie będzie. Co jeszcze? Dziubasa nie będzie. Co jeszcze? Andrzeju nie będzie, nie będzie. Tancerzy nie będzie. Co jeszcze? Wandzia Niedźwiedzio nie będzie, nie będzie. Co jeszcze? Coś jeszcze? ZUS nie będzie. Piosenki ciążowej też nie będzie. Piosenki ciążowej nie będzie. A wiecie dlaczego? Myślę, że jest wyjątkowy dzień, wyjątkowa sytuacja. Zagramy to, co my lubimy. Zapraszamy. Proszę formować kolejkę. Zaraz, pan tu nie stał. Halo, ja byłem szybki. Przepraszam, jestem w ciąży. Czworaczki. Kolejka uformowana? Dawno. Bardzo dobrze. Dzisiaj piekarz dwie bułki tylko zrobił, no ale... Jakoś się da się obrobić. No to co, ja będę otwierać zaraz drzwi, tylko drzwi są dźwiękoszczelne. To nie wiem, czy pan słyszy, co ja mówię w ogóle? Słyszy pan? Spryciarz. Dobra, w takim razie... dzień dobry. Zapraszam, dzień dobry. Czy są bułki pszenne? Nie ma, bo my bardziej tak... bardziej takie inne. No dobrze, że nie ma, bo ja mogę tylko żytnie. To właśnie żytnich nie mamy. Żytnich też tym bardziej, że pszennych nie, to żytnich tym bardziej nie. Bo ja po pszennych to ma taką wysypkę, to mi wyskakuje, pani zobaczy. O, widzi pani? Odwal się pan. Całą noc się drapie. Schowaj pan tylko to. Tylko żytnie. Proszę pana, nie mamy ani żytnich, ani pszennych, tylko pszenne orkiszowe, także... Ewentualnie gryczane. Proszę pana, nie mamy. Nie ma. A to co pani mi proponuje? Znaczy, wie pan, jak tak na pana patrzę, to tak, nie wiem, rogal? Może być rogal? No to dawaj pani, no. Super. Znaczy... A czy to jest rogal? To na pewno jest rogal. Tylko te boczki odpadły. Dobra, to jest zakrętaski takie fajne odpadły, nie? Także tego. 50 groszy. Co pani miała wydać? Wystarczy, spokojnie wystarczy. Wyrobił się pan. Chyba abonament. Tak. Dzień dobry. Dobry. Graham. Kołaczkowska. Poproszę Graham. No ale nie ma Grahama. Ja nie mam. A co jest? Bułeczka pszenna jest. Se przypomniałam, że pszenna. A jaka? No taka kajzerka, taka z takimi tymi. Takie jest takie coś. Nacięte, nie? Nacinanie. Pszenna z nacięciem. No takie tam, wie pan, ktoś stoi w fabryce i robi ciach-ciach. Jest specjalny człowiek, który podchodzi i robi piąte ciach. Nie? To jest pięć takich, nie? Normalnie się nie chciało cztery, tylko jeszcze piąte zorganizowali. To takie mam. A ma pani taką z jednym nacięciem? On zboczeńcu. Nie będę sprzedawać bułek od dzisiaj, absolutnie. Dzień dobry, czy są gwoździe?
Nie ma. A kiedy będą? Proszę pana, nigdy, bo my tutaj gwoździ nie sprzedajemy. Czemu? Bo to sklep z pieczywem. No i? Nie sprzedajemy pieczywa z gwoździami. Nie, 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 pieczywo mi niepotrzebne. No to do widzenia. Ale na gwoździe bym reflektował. Nie ma. No, no, już coś pani mówiła. Proszę pana, zapraszam pana wtedy, kiedy pan będzie chciał kupić pieczywo. Ale ja nie chcę pieczywa. Proszę pana, nic innego nie mamy. Nawet śrubek? Już mówiłam, już nie mamy. No nie, 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 mówiła pani tylko o gwoździach. Mówiłam, że mamy tylko pieczywo. A co się pani tak uparła, żeby mi wcisnąć to pieczywo? Mam tylko na gwoździe. Czego panu nie chcę wciskać, proszę pana? No jak nie, jak pani cały czas mi tu mówi o pieczywie? Bo nie mam gwoździ. Proszę pani, ja też nie mam gwoździ, ale nie mówię pani cały czas o pieczywie. Przecież to pan chciał gwoździe. Dobra, dobra, dawaj pani to pieczywo. Nie ma. Nie, 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 to gwoździ pani nie ma. Nie ma. Ani śrubek. Nie ma. Ale pieczywo pani ma. Nie ma. Jak nie? Przecież to jest sklep z pieczywem. Wyszło. O. Aha. Czyli to nie ma znaczenia, czy chce kupić gwoździe, czy pieczywo. To gdzie jest najbliższy sklep z gwoździami? Rzeźnik za rogiem. Ja mam taką historię, rano mi się to przydarzyło, bo wstałem rano i tak patrzę, że już śnieg na oknie, nie? I tam coś nie będę stawał jeszcze, nie? No co będę stawał, jak tak zimno jest na dworze, nie? Sobie poleżę jeszcze trochę, nie? I tak patrzę do okna, tam samochód zaśniedzony, to tym bardziej, no, już nie mam czym jechać, nie? I sobie jeszcze poleżałem. Ale wy rozumiecie, co ja mówię? Naprawdę? Tak? Ja w ogóle nie przygotowałem się, nic ciekawego nie chciałem powiedzieć. Rozumiecie? Kurczę, w Krakowie nie rozumieli. Noc za oknem. Zła. Śmierć wisi w powietrzu. Straszna śmierć. Macbecie. Macbecie. Mężu, małżonku, misiu, czego wypatrujesz w tych ciemnościach? Przeznaczenia. Jesteś... Jestem... Jesteś upiornie bladi. Cóż tam widzisz? Śmierć. Widzisz Una? Tam. Coś się rusza. Kowal dziewkę rypie. A śmierć? Też tam. Równowaga świata wymaga, że jeżeli jedno życie się poczyna, drugie musi się skończyć. Kiedy plemnik kowala dotrze do komórki jajowej, ktoś umrze. Wiesz, zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób by tu zgładzić króla. Aż nagle zobaczyłem, jak kowal dziewkę rypie. A więc samo przeznaczenie każe mi ratować równowagę świata. Macbecie! A jeżeli kowal bezpłodny? Niepotrzebne dywagacje. Za oknem wiatr, a z komnaty krzyk dobiega straszny! Krzyku.
zła to noc. Jejku, jejku, jak on pięknie umierał. Jak pięknie, aż chce się mordować. Ach, ach te mordy, mordy ohydne, mordy. A, żono, kto tu jest? Nie, tylko te pajęczyny. A, mówiłaś ohydne mordy. Myślałem, że ktoś z rodziny. Macbecie, myśl straszliwa przychodzi mi do głowy. Nie lękaj się, kobieto, swojej myśli. Ona nie może być mądra. Coraz więcej pajęczyn, zły to znak. Opamiętaj się, kobieto, przyszłość należy do nas. Tron jest nasz. Nie kracz, kobieto, nie kracz. Zbliża się ku nam sędzia ze swym straszliwym mieczem sprawiedliwości. Hej! Czyż to ty króla życia pozbawił? Tak jak słońce wschodzi i zachodzi, tak jak pies gończy, ściga rannego zwierza, tak ty odrzep się ode mnie. Jom sędzia, panie! Czy rozum ci spleśniał, a wzrok oślepł, że nie widzisz, że przed nowym królem stoisz na kolana? Nie ty. I pamiętaj, nie będę dobrym królem. Gwałt i przemoc będą mnie wiodły, więc sprawiedliwość mi po nic. Nie rozumiem. I dobrze, nie musisz, nie będę powtarzał. Słucham. I dobrze, nie musisz, nie będę powtarzał. Nie musisz i co? Dobra, powtórzę, zwalniam cię. Emeryturka? Nie, zgonik. Jak kowal nie przestanie, wszyscy zginiemy. Drodzy państwo, a właściwie drogie panie, jest okazja, żeby... Chcę coś powiedzieć, tak naprawdę szczerze, od serca, naprawdę tak myślę, tak czuję. Drogie panie, jesteście cudowne. Jesteście absolutnie cudowne. Jesteście fantastyczne. Takie pełne ciepła, pełne empatii. Jesteście lepszą częścią tego świata. Naprawdę. My, mężczyźni, przy was stajemy się lepszymi ludźmi. Poświęcacie nam tak dużo czasu. I po co, się pytam? I po co? Czy wy nie mogłybyście dać nam trochę luzu? Czy wy zawsze musicie być takie 24H? Wytrzyj buty, nie siorb zupy, nie ciąg nosem, jedz ze sosem. Nie mogę żyć, nie mogę pić, nie mogę być takim, jakim chciałbym być. Nie mogę żyć. Nie mogę pić, nie mogę być takim, jakim chciałbym być. Fa-fa-era, fa-fa-fara, fa-fa-fa-era, fa-fa-fara, fa-fa-era, fa-fa-fara, fa-fa-fa-era, fa-fa-fara.
Umyj ręce, jedz widelcem, podnieś deskę, opuść deskę. Nie mogę żyć. Nie mogę pić. Nie mogę być. Takim, jakim chciałbym być. Szybciej, człowieku. Nie mogę żyć. Nie mogę. Co mnie przyspieszasz? No? Ty też mnie przyspieszasz? Ja od nowa zacznę. Nie mogę. Fa fa ra fa 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 ra fa 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 ra fa 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 ra fa fa ra fa 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 ra fa 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 ra fa 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 ra. Zobacz, zobacz, co ja znalazłam w gazetkach. Kolorowe, zobacz, zobacz, jakie piękne Karaiby. Na Kredowym to i Gliwice ładne. Ty, a propos Gliwic, nie wiesz, gdzie jest moja ciemnoszara koszula? Jednak ty nie zmieniaj tematu. Zobacz, ile ludzi jest na Karaibach. A my gdzie? My? To są Karaiby, tak? Mhm. To my? To my gdzieś tu. My jesteśmy tutaj, zobacz. Zobacz, tu my. Widziałeś to? O, sosnowiec z lotu ptaka. Ty, no ładny. No, bardzo ładny. Im wyżej, tym ładniejszy. A propos sosnowca, co z moją ciemnoszarą koszulą? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Nie, 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 błagam. To jest a propos. Co to jest? A propos. Nie, no ja cię błagam, teraz Karaiby, wcześniej była Majorka, no. Dominikana. A zabrałeś mnie tylko do Karpacza. I tylko dlatego, że tam mieszka twoja ciotka. Dzięki. Ale skąd ja mam mieć ciotkę na Karaibach? Z Karpacza. Iśka miała wczasy w Egipcie, Ziutka miała wczasy w Austrii, a ja mam Gienka. Dużo taniej. Wiesz, ty widziałeś się z dystansu? Weź się zdystansuj i zobacz, co ty robisz. Jak ty się zachowujesz, stary, oszalej. Dobrze, 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 poczekaj tutaj chwilę. Poczekaj tutaj chwilę. I ja mam prośbę do pana, bo Zosia chciała, żebym ja się na siebie zdystansował. A ja nie mogę jednocześnie z nią rozmawiać i jednocześnie patrzeć na siebie. To może pan za mnie sobie postoi, dobra? Ja się popatrzę, o co chodzi, dobrze? Mam prośbę, proszę bardzo. Niech pan stanie między fortepianem a Zosią. Zosia to to. Geniusz, i prosiłam... No, witasz. Gieniuś, chodź. Nie widziałeś się ze mną dzisiaj? Troszeczkę. A ja powiedziałam, żebyś na chwileczkę wyszedł, się zdystansował, a ty gdzieś polazłeś i się ze mną witasz. I masz paproszki. Gieniuś, jedna rzecz. Ja mam też? Łobuziaku, to jest taka, wiesz, nitka, którą trzeba będzie... Poczekaj. Nie da się, nie da się, przepraszam, nie da się. Gieniuś, jedna rzecz, powiedz mi, czy ja mam ładną sukienkę? Oczywiście, że bardzo ładna, bo na nową cię nie stać. Gieniuś, kiedy mi ostatnio dałeś jakieś pieniądze? Nigdy. Oczywiście, że nigdy. Nie, przypomnę ci, 10 złotych miesiąc temu i kazałeś kupić 5 kilo łebków śledziowych. Wiesz, że zrobię z tego galard, a z ości zrobimy biżuterię. O,
Owszem, zabrałeś mnie kiedyś do drogiej restauracji, ale tak złożyłeś zamówienie, że mi całe życie stanęło przed oczami. Geniusz, czy ty mnie jeszcze kochasz, Gienę? Kłam, człowieku, kłam! Kochasz mnie... Chyba żonaty. Kochaj! Gdzie jest ten mój stary, szalony Gienę? Geniusz, zatańczysz dla mnie jeszcze flamenko? Więc tak wygląda twoje flamenko. Tak jak twoja miłość do mnie i moje Karaiby. Geniuś, chodź, a może mi chociaż Tunezję obiecasz, co? Mam prośbę do pana, niech pan jakoś sprytnie zmieni temat. Obiecaj mi Tunezję. Obiecuję. Ale sprytnie pan zmienił temat! Geniuś, jeszcze jedna rzecz. Dlaczego my nie mamy dzieci? Jak to ty masz? Panie Gienku! Panie Gienku, niech pan nas nie kompromituje! Jak to? A z kim ty masz? Z Kasią. Z Kasią? O nie! Po prostu coś niesamowitego, ale ze mną też musisz mieć. Każdy mężczyzna musi wybudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu bardzo, bardzo panu mi pomógł. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla pana Gienka. Bardzo panu dziękuję. Panie Gienku, mam taką prośbę. Podzielmy się zadaniami, dobra? Pan zajmie się domem i drzewem, a ja resztą. Zosiu, no muszę ci powiedzieć, że spojrzałem na siebie z dystansu i muszę przyznać, no, że faktycznie masz rację. No taka ciapa za mnie, no. Naprawdę sympatyczna, ale jednak ciapa, wiesz. No tak, no. W ogóle, wiesz, nie rzuciłeś się na mnie, nie całowałeś. Nie zdarłem z ciebie ubrań tak, jak lubisz, no. Pewnie. No. Trzeba cię było zmuszać do wyznania miłosnego, a poza tym masz dziecko z Kasią, no. I to... No właśnie, jeszcze jakiś głupot nagadałem, no, no, no. Naprawdę, no ciapa ze mnie. A flamenko jak mi nie wyszło! Aśka, jejku, jak ty pięknie wyglądasz. Prawda? Ale fantastycznie, to znaczy ślicznie, no cudo. Lopez, przeproś. Za co? Za nabijanie się. No co, ty zdurniałeś? Ja mówię szczerze, Aśka bardzo ładnie wygląda. Przecież Łukasz szczerze powiedział, że ja ładnie wyglądam. Prawda, Łukasz? Przepraszam. Niektórzy ludzie wierzą, że uczciwych ludzi ominie kara. Kto tu jest uczciwy na tej sali, niech podniesie rękę. A więc jesteśmy wśród swoich. Aż głupio kogoś okraść, nie? Ale pamiętajcie, sprawiedliwość jest jak teściowa. Może wpaść bez ostrzeżenia. Proszę wstać, sąd idzie! Co? Która godzina? Proszę wstać, sąd idzie! Zaraz, przecież to jest moje mieszkanie. Nie, nie, no moje, no! Jestem oskarżony? To jakaś pomyłka. Być może. Błądzić jest rzeczą ludzką, a sąd chce być ludzki. Czy pan przyrzeka mówić tylko prawdę? Nie. To sąd? Pan musi mówić prawdę. No chyba, że jest pan prawnikiem. A co, prawnicy nie muszą? Oczywiście, że nie. To przyrzekam. Oskarżam z paragrafu 152. Zaraz, chwileczkę, ale co mówi paragraf 152? Nic, wymownie milczy. No ale ja jestem niewinny. Kto? Pierwszy rzuci kamień! Pan pierwsza?
Zażądam dożywocia! Proszę się bronić. Przed czym? Przed sądem. No ale ja niczego złego nie zrobiłem. No przecież poproszę. Pan nawet nie odczuwa skruchy. Będzie surowiej. Nie no, może raz jechałem autobusem na gapę. Pudło, to nie to, ale doliczymy. Żądam adwokata. Pan adwokat ma chałturkę w rejonowym. Ale prosił, żeby znaleźć okoliczność łagodzącą. Nie, 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 to jakaś paranoja, wy jesteście czubkami. Proszę się uspokoić. Bo nałożę grzywny za obrazę sądu. Ale proszę o uwzględnienie okoliczności łagodzącej, ponieważ oskarżony przyrzekł mówić prawdę. Dobra, to moje mieszkanie, wynoga stąd, wam! Proszę się uspokoić! Bo każę się opróżnić. Proszę prokuratora o mowę końcową. A co tu gadać, powiesić? Co? No oskarżony powie w ostatnim słowie. Proszę jeszcze o głos. Proszę. Zrymowało się. Co? Co oskarżony powie w ostatnim słowie? Oczywiście. Co oskarżony powie w ostatnim słowie? 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 Co? Przepraszam bardzo, ale to zupełnie nie ma sensu. Ale miało być tylko słowo. Proszę zaprotokołować słowo tylko przepraszam. Nie, nie, wy jesteście naćpani. Za swoje ćpam. Drodzy państwo, wiemy mniej więcej, czego boi się przeciętny człowiek. Ale czego boi się widz kabaretowy? Widz kabaretowy boi się wyciągnięcia na scenę. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Przecież wystarczy wyjść na scenę i robić, co każą, a jednak się boją. Już tyle osób brało udział w naszych skeczach i nikomu nic się nie stało. A jednak się boją. Daj rękę. Drży. A ty daj rękę. Udaje, że drży. Udaje, więc się nadaje. Henry! Chodź, mamy ważniejsze sprawy. Do zobaczenia za chwilę. Chodź tu, bankrucie. Wiktorio, powściągnij język. Bieda to nie znaczy chamstwo. Trzymaj etykietę. Już tylko etykieta nam została. Jeśli Eleonora nie umrze, zanim przyjdzie komornik, jesteśmy skończeni. A Eleonora czuje się dobrze. I to jest właśnie nie w porządku. Więc trzeba przyspieszyć to smutne zdarzenie. Kto pójdzie po Eleonorę? Nawiązałem już pewne kontakty. Eleonoro, zagrajmy w otwarte karty. Możesz wskazać jakąś inną Eleonorę. No nic, nic, tylko chciałem sprawdzić. Chodź, Wiktoria chce pilnie z tobą porozmawiać. Ciociu Eleonoro, buzi. Ciociu, buzi. Eleonoro, odwaga godna żołnierza. Ciociu Eleonoro, silicznie.
pięknie ciocia wygląda. Przepyszna fryzura. No. Ciociu, czy ciocia nas kocha? Bo my ciocie nad życie. Ciociu, pamiętaj, żebyś za bardzo się nie śmiała, ponieważ masz chore serduszko. To może cioci damy ciasteczko z nitrogliceryną? Proszę bardzo, Eleonoro. Śmiało częstuj się. Jest. Jest. Śmiało jest. Skacz zepsuje, że nie jest. Pokaż, co jest z tym ciasteczkiem? Za mało nitrogliceryny. To może w takim razie kieliszek Arseni. Arseni Latour. Masz, Eleonoro. Wszyscy wiemy, że lubisz dziabnąć. Się napiję, tak, spokojnie. Się napiję. Tak. Z magnezem. Tak. Magnez też jest. Też na serce. Patrz, jaki mam mocny łeb. Coś z ciocią zrobimy. Wiem, może nam ciocia zagra. To, co tak wszyscy bardzo lubimy. Z Edwardem na cztery ręce. Edward, przesuń się. Chodź, Eleonoro. Proszę bardzo. Rupert, weź pistolet. Wyceluj ciotce w serce. Łeb może przetrzymać. Ale dlaczego ja mam zabić ciotkę? Skorzysta na tym cała rozległa rodzina. Wyczorcie jest chirurgiem, Michael jest wojskowym, a Kacper jest urzędnikiem skarbowym. Każdy może zabić ciotkę. Wiesz, Kacpra? Już wiem, Eleonoro, jakbym nazwał ten utwór. Deratyzacja. Chodź, Kacper. Chodź tu. Weź pistolet. Wycelił w ciotkę, ja nie mogę. Znaczy, ja wyglądam na mordercę. Co tak, nie tak. Uwaga, strzelaj! Coś ty zrobił! Zabiłeś Edwarda! Czy ty wiesz, jak teraz ciężką służbę? Wiktorio, nie podchodź do niego! To zwyrodnialec! Zobacz, lubi to, śmieje się! Trudno, musimy mieć winnego! Panie inspektorze, zostało dokonane morderstwo! Mamy podejrzanego! Proszę ze mną! Panie inspektorze, mamy świadków! Przytakniecie głowami, czy mamy was wszystkich tu wyciągnąć? Panie inspektorze, proszę go aresztować i idźcie siedzieć! Bardzo proszę. Ale brutalnie. Ale panie inspektorze, nie skuje mu pan nic? Tam naprawdę jest co kuć. Ciociu, coś ty zrobiła, chodź. Coś ty ciociu zrobiła. Coś ty zrobiła. Klękaj i żaluj za grzechy. Mea culpa. Co, bez mea? Ciociu, wracaj, bez mea? A moja strata! Po tym, co ciocia zrobiła, naprawdę nie możemy żyć pod jednym dachem. Ciocia musi do siebie wracać, tylko bardzo proszę się wyspowiadać. Bardzo proszę, proszę się iść wyspowiadać. W czwartym rzędzie są księża. A czemu ciocia się nie spowiada? Ciociu, proszę, nie potrzebujesz. Ty normalnie skończysz w piekle. A jak jest w piekle, to już doskonale wiesz, Eleonoro. Całą wieczność będą cię wyciągali na scenę.
wzięłam ślub. Wzięłam ślub, normalnie aż się popłakałam z tej radości, tylko to było o 20. O 20 się prawie popłakałam, a teraz jest pierwsza w nocy, umówiłam się z Wojtkiem przy kuchni tam, ale coś nie przyszedł. Wojtek? Wojtek, byś przyszedł już. Jestem. No i widzisz, no i mówiliśmy się przecież, że o pierwszej w nocy będziemy próbować noc poślubną. A to dzisiaj? Tak, tak, dzisiaj, no. Już naprawdę stałam wśród tych sałat, już sobie nawet myślałam, żeby... Szkoda, że żółwia nie ma tu. To by się chłopak nażarł chociaż. A tak, to tak, już naprawdę, już nic, już naprawdę, już tego wszystkiego to nawet zaczęłam myśleć. No widzisz, namawiałem cię. Powiedz mi, ale powiesz mi, Wojtek, szczerze? No oczywiście. Powiedz mi, czy ty mnie zdradziłeś przed ślubem? Ale po co pytasz? No przecież wiesz, że cię kocham. Ale zdradziłeś czy nie? Jeszcze sobie pomyślę, że mi nie ufasz. Wojtek, zdradziłeś? Tak. Ale jak to się przecież... Nie, błagam, nie, skończmy w tym momencie. Jesteśmy w stanie naprawdę to zatrzymać. Nie zaczynajmy. Ja, ale ja bym chciała doszczególnić. Doszczególnić. Tego się obawiałem właśnie. Czy to było raz, czy więcej? Ale po co ci to wiedzieć? Po prostu odpowiedz! Więcej. Powiedz mi. Nie, błagam. Powiedz mi, dlaczego nie wyparłeś się jak kochający facet? No ale co miałem tak łgać w żywe oczy? Gdyby to był nic nieznaczący wyskok, to nawet by nie było kłamstwo. No to był właśnie taki wyskok. Znam ją? Nie. Nie kłam! Znasz. Nawet nie próbujesz kłamać. Przecież próbowałem. Ale tylko raz. No i trzeba było uwierzyć. Kto to? Nie powiem. Teraz to już musisz. Takie są zasady. Jak jedziesz, to jedziesz do końca. A nie nagle już przerywa w środku. Iwona. Nie kłam. Aneta. Nie kłam. No to niby kto? Marta? Kłam. Nie Marta. A więc Marta. A więc Marta, nie, moja najlepsza przyjaciółka. Moja najlepsza przyjaciółka. Nie mogę sobie porozpaczać. Nie Marta. Moja najlepsza przyjaciółka. Nie Marta. Mówię ci, nie Marta. Jesteś żałosny z tym swoim. Nie Marta. A dobra, właściwie mi wszystko jedno. Tak, Marta. Nie Marta. No masz, to moje nie było żałosne. Ty się tak przyznałeś, co to było? Co to było? Ciebie wystarczy tylko delikatnie przycisnąć, ty się już wysypujesz? To jaką ja mam gwarancję na przyszłość? Ale po co pytałaś w ogóle? Po co zdradzasz, jak nie potrafisz kłamać? A ja ci powiem, bo myślałem, że mi ufasz, a ty mnie pytasz. A kłamać to wcale nie jest takie proste. Przecież jest proste. Jak ktoś kocha, to potrafi kłamać. Bardzo proszę, zapytaj mnie, czy ja cię zdradziłam przed ślubem. Zapytaj mnie, o kogo chcesz. Czyli o kogo? O każdego, kogo znam. Państwo, nie powstrzymujmy emocji. Powstrzymywanie emocji może w konsekwencji doprowadzić do bardzo groźnych chorób. Na przykład grypa. Tak jak większość chorób, rozpoczyna się od pojedynczej komórki. Wyobraźmy sobie teraz taką normalną, zdrową komórkę. Jak się zachowuje? Firi fa 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 fa. Firi fa 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 fa.
Z radością wykonuje obowiązki, jakie nałożyła na nią matka natura. Aż miło popatrzeć. Śladów choroby nie widać. Jej przyczyną... Jej przyczyną jest zawsze wirus. Zawsze pojawia się niespodziewanie. Proszę! Dzień dobry, sąsiadeczko. Męża nie ma? Nie ma. A sąsiad nie w pracy? O nie, nie. Moje sąsiadeczko, moje kochaneczko. Jaki piękny pudel. O, kwiaty. Znów nas sąsiad zalał. Kwiaty nie z powodów hydraulicznych, lecz sercowych. Rączki całuję. Stop! Wirus jest przebiegły i wytrwały. Szuka słabego punktu, aby komórkę osłabić i posiąść. Czy komórka oprze mu się? Słabo mi, muszę się oprzeć. Ach, niech się sąsiadeczka o mnie oprze. Niech sobie odpoczną te rączki spracowane, te nóżki spracowane, ta pupcia jeszcze nie. No co też sąsiad mówi? A co my sobie będziemy tak sąsiadować? Brudzia wypijmy. Ja, ju, pudelek. Ja, 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 ju. Anna? Jurek. Mua, mua, mua. Anna z Jureczkiem piją powtóreczkę. Stop! Przyjrzyjmy się. Wirus jest wyraźnie ofensywny. Natomiast przyjrzyjmy się postawie komórki. Wyraźnie pasywno-obronna. Teraz nastąpi tak zwany atak właściwy. Ze względu na jego niską atrakcyjność odbędzie się za kulisami. Ale bardzo ci proszę, Jureczku, nie szalej. Jak nie szalej? Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Wariacie! Stop! Choroba zaatakowała. Teraz o jej istnieniu dowie się cały organizm. Halo, pan Kowalski? Nieważne, kto mówi. Życzliwy mówi. Niech pan lepiej wróci do domu i zobaczy, co tam się dzieje. Zobaczy pan. Zobaczmy, jak zareaguje organizm. Czy ktoś mi wytłumaczy, co się tutaj dzieje? A ty, Tadziu, co ty tak w domu nagle? A po co ci ta teczka? Po co? No, no. Jezu. Stop! Organizm rozpoczyna walkę z chorobą. Wspomagany jest czasem przez antybiotyk. Ale z antybiotykami bywa różnie. Czasem jest za słaby i nie radzi sobie z wirusem. Panie Tadziku, niech pan nie robi z siebie błazna. Stop! Czasem jest przeznaczony do zupełnie innej choroby. Tadzio, no więc to jest Jurek i... Gówno mnie to obchodzi. Ja się pytam, skąd taki duży rachunek za telefon? Stop! Należy pamiętać, aby przy aplikowaniu antybiotyku zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Ale Tadziu, przecież to nie jest nasz rachunek! Stop! Niezależnie od zaistniałego wariantu, antybiotyk powoduje osłabienie komórki. Nieważne. Porozmawiamy, jak wrócę. Stop! A tak osłabiona komórka jest bardzo podatna na nawrót choroby. Proszę! Aneczko, znowu sama? Jurku, tak nie można. Pokaż mi, jak nie można. Pokaż mi, jak nie można. Pokaż mi, właśnie. Wariacie. Stop. Choroba wróciła. Ale co ciekawe, zaaplikowanie środków obojętnych farmakologicznie przy silnej sugestii może dać również pożądany skutek, tak zwany efekt placebo. Schowaj gobelin! Schowaj gobelin! Przez okno! Przez okno! Zabiję cię! O piorunochronie, leć! Leć, orle, leć! Kto tam? Dzień dobry! Ziemniaczki potrzebne? Jurek, żyjesz? Jurek! Placebo!
Bardzo śmieszne, placebo. Ach jo. Czy choroba została pokonana? Nie do końca. Wirus w niewyleczonym organizmie może ulec zmutowaniu i w zmutowanej postaci może zaatakować kolejne organizmy. Dzień dobry, sąsiedzie. Żonki nie ma? Czy według was mężczyzna w sprawach sercowych powinien być bardziej uczuciowy czy uczciwy? Bo razem to się nie da. Albo to, albo to. Uczciwy. No to odejdzie. Tak myślę, no tak myślę. Jak jest uczciwy, to odejdzie. Uważajmy, naprawdę, bądźmy ostrożne. Taki Heniek, w pewnym sensie mężczyzna, ma do powiedzenia na ten temat bardzo, bardzo dużo. Kiedyś Zuzię z brzydką buzią, w lesie zgubiłem buzię, zresztą Zuzi wilki doceniły, bo ja prosty chłop, na Zuzi i kubiźmie ja nie znam się. O. Noszę w sobie chuć, krótkowzroczną chuć, co ma dzika zała, ty do niego pójdź. Przyszła, położyła się obok mnie. Rano nań zerknąłem i krzyknąłem: nie! Czar prysł, a z czarem prysła Madzia. Teraz się kładzie wzdłuż sąsiada. Skąd wiem, że w porcie Madzi on kotwiczy? Bo co rano sąsiad strasznie krzyczy. Ramion moich sieć, następnych wpadło pięć. Miałem pełno sińców od tych damskich lgnięć. W końcu Mariola ostała mi się. Teraz mam ją w nocy i niestety w dzień. Ale nie jestem smutny z losu swego, bo już szukam dla niej innego. Pan tak samotnie wygląda. Może bym na raju Mariolę, co? Mogę zdjęcia na priwa wysłać. Co? Czy ładna? No panie, jak z filmu. Widział pan E.T.? No to trochę wyższa. To co? Robimy deal? No cóż. Tak powiedział do mnie anioł stróż. Ostudź se popęd, człowieku. Libido swe schowaj, zawekuj. Jeśli nie masz absolutnej pewności, że babka na dłużej u ciebie zagości, że tak dodam, hej. Dzięki bardzo, śpiewał dla was Heniek z zespołem Kurde. Kurde, kurde, mać, mać, mać. Kurde, kurde, mać, mać, mać.